Cześć, stary! Cześć! Ale była mgła. Gdyby nie opadła, nie trafiłbym do domu. Gdybyś nie trafił, minęłaby się wielka uroczystość. Wspólny obiad z ojcem, przygotowany przez tegoż ojca, wykwitnie przez niego podany. To rzeczywiście wielka uroczystość. Ostatni raz jedliśmy obiad w zeszłym miesiącu. Zostaw moje kapcie, zadeptujesz mi pięty, błagam cię, a ja tego nie cierpię. Nie mam wyjścia, swoje zostawiłem w szkole. No to przynajmniej odegnij te pięty. No i tak nic im nie pomoże. No. Podano do stołu. Zakrupnik nie ręczę, produkt państwowy. Ale kotlety... A co ci będę mówił, sam zobaczysz. Wierzę. Jak? Zupełnie dobry. Dlaczego nie jesz? Jem. Tylko, że ja się nigdzie nie śpieszę. Ja też nie. Widzę, tylko jedną nogą jesteś już tam. Gdzie tam? No tam. Tak to już z tobą jest. Stary, obiecujesz, człowiek czeka, cieszy się, a potem... Mama bardzo tego nie lubiła. A teraz ja też widzę. Piotr! Stary, nie udawaj. I tak wiadomo, że już nic z naszego obiadu. I po południu też nigdzie nie pójdziemy, prawda? A więc przynajmniej postaraj się wrócić na kolację. Piotrek, zrozum, że... Ja rozumiem. Ja sobie tu posiedzę, pouczę się. A ty się pośpiesz. Ale naprawdę. Halo. To ty? Co znowu chcesz mi zameldować, że nie wrócisz na kolację? A może chciałbyś od razu odwołać jutrzejsze śniadanie? Posłuchaj, Piotr. Mam do ciebie pytanie. Gdybyś miał większą ilość pieniędzy, to gdzie by się nosił? Większa suma to u ciebie ile? Górnik czy kopernik? No powiedzmy 3 koperniki. Wsadziłbym je tak jak zawsze, za oprawkę swojej legitymacji. Dziękuję, to właśnie chciałem wiedzieć. I myślę, że dzisiaj zjemy razem kolację. Fajnie. Cześć, stary.